W zasadzie nie nagrywałbym ponownie o Raging Boltu, gdyby nie fakt, że Raging Bolt dostał dość mocnego buffa. Można by powiedzieć, że w końcu, właśnie po dodatku Twilight Masquerade, w końcu oczywiście będzie nieco bardziej sprawny. A to wszystko za pomocą Terror Orb Perypona, który ze swoją abilitką Terral Dance może oczywiście podpinać te trawiaste energii do siebie. No i jeszcze przy okazji bierzemy jedną kartę. Oprócz tego mamy skłoki do rozłożenia się w pierwszej turze, czyli w razie czego, jak nie mamy za bardzo co ze sobą zrobić, to na przykład dać skłoka i zdyskardować rękę, dobierając 6 nowych kart. Mamy oczywiście Sandy Shocka, którego już znacie już w tym buildzie, bo oczywiście, no wiadomo, aktywowany dopiero wtedy, kiedy przeciwnik będzie miał 4 prize lub mniej, to wtedy te walczące są do niego podpinane. Ale on nie jest już taki ważny jak właśnie wtedy. No i Greninja do dyskardowania energii i brania 2. Żeby wyszukać te Perypony, pojawia się tutaj jeszcze Bug Catching Set, który oczywiście patrzymy w 7 i wyszukujemy zarówno trawiaste Pokémony, jak i trawiaste energie. Mamy ich aż 7. Do tego Prime Catcher, Energy Retrieval właśnie do odzyskiwania, Palpat do wtasowywania. Mamy jeszcze Wersela do wyszukiwania energii, Trabole do wyszukiwania Pokémonów i Trekking Shoes do kopania. No i ewentualne 2 Switch karty. No i Nestbole by się to jakoś rozłożyło. No i silnik ładujący Sada. No w sumie 2 w 1. Ładujący i drołujący. Czy to będzie mocny kandydat? Zobaczymy. No dobra, no zagramy sobie w casualu, bo i tak mam już rangę skończoną. Więc pewnie jak będę kończyć rangi, to będziemy w casualu grać. No dobra. Oponent idzie pierwszy, okej. No, w sumie całkiem dobry start. No to tak, Raging Bolt, Neogerpona. No można jeszcze na upartego skłoka dać. O kurwa, jeszcze są 2 sady, to jest niefajne. O, Garda widzę. Widzę, co się święci. Tak trochę z żałością. Te Gardevoir, tak swoją drogą. O, jeszcze jeden, ale sobie tego za dużo by było. Co ja serio? Ja się boję te karty skardować dosłownie. A czy on nie zapomniał... Czy to jest dla samego pozbycia się? O, no, dobra, możemy... Greninja od razu dać. Po to, aby był dysk kart. O! Mamy garnuszek i... O, niestety... Jak to musi boleć. No i pierwszy Ogerpon. Jeszcze nie fajnie jest. No nie fajnie jest wyrzucić Prime Catchera, muszę przyznać. No dobra, drugi Ogerpon. No to czasami boli wyrzucanie Ace Packa tak bez sensu. No może zrobię jeszcze RT Vessel na energię elektryczną. No i... Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Ale czasami ten skłok potrafi boleć. Tym bardziej, że mogłeś mieć rzecz, która mogła zaważyć o losie. No dobra, mamy Bravery Charm.
No ta garda się nieco rozkręca, ale coś taki kiepski start jak na Gardevoir. To jest no, największe... O nie... No właśnie to wkurza... Używaniu Squawka. Wyrzuciłem Switcha, ale dupa. Widzę, że przeciwnik próbuje grać tu na zwłokę. Dosłownie, trochę na zwłokę próbuję tu grać. I unfirst up. No oczywiście, że musi być unfirst up. Ha, mam energię, bitch. No, widzę, że się rozkręciła ta garda w końcu. Boli mnie ta wędka w sumie, ale muszę mieć jakąś energię jednak mimo wszystko, żeby... Słyszę trochę niektórych przypadkach mnie to boli. Sada. Idę ją ładować. No ładujemy. Chyba za 240. Czy to tyle wystarczy? No tak, jak mówię, niektóre rzeczy bolą. No mam Judge'a. Myślę, że przeciwnik próbuje się dokopać do czegoś. No bo... No tu mamy tego Mundoroki, który... Oczywiście przełoży mi... Ale... To gra rolę w momencie, kiedy... No, jestem w stanie one-shota zrobić. Ja chyba mam dwie wędki, nie jestem ten na... No jest i garba. No on ma 4. Że wreszcie, że go mam drugiego przygotowanego.
szkoda, że to zanim to powali, no to trochę czasu minie. Dobra, bery Avery Charm, by nie było aż tak łatwo. Sepal pada na dwie sady. No i Dżadzik. Nie tak łatwo. Ja gram dwa palpady, widzę. O, ma, czyli tutaj nie ma nic. Za jedno, tak? Buty. Dobra. Bo on ma 4, z czego co ja widzę. No też wcześniej zużył Unfair Stampa, żeby jakoś coś tam pokrzyżować. A. Czy to będzie Scream Tale? Z bossu Edgardy nie jest w stanie. No znowu ono, no oczywiście, nie ma tak łatwo. O, dzięki za bossa. No nie zaraz dużo. Chyba. A nie, dodał se energię. Ale on ma 5 kart w deku. Więc właśnie widzę, że będzie. No już teraz nokautował. No to cudownie. No dobra. O, Sandy Shock. Jest sada. Ale niestety ona mi się bardziej przyda. Utrudnienie. O, według mnie obliczeń to i tak wystarczy. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O nie. No, nie ma zbyt dużo. No i co teraz?
O, Bosik, na co? No, Squawka, oczywiście. No. No, oczywiście, że... Właśnie gdybyś to nie wypowiadała tego pranka czara, no to byłoby cudnie, ale no kurde, no. Jakoś dobić. On ma jedną energię, więc... To wali 20. Jeżeli... Aha, graniczy, no przecież nie. Znaczy, ja mu też robię boso. Na tą dużą gardę. No i mamy... O! Poddał się przeciwnik. No cóż, to było do przewidzenia. No dobra, mamy już kolejnego przeciwnika, co tym razem? Halo, obraz. Nic... No nie, nic nie widzę. Dobra, jest. Czasami gra nie pokazuje obrazu, więc... Ach, ja trzeba pójść drugi w tym środku, no bo wiecie, naładować go trzeba. No lepszy taki start niż żaden. No przynajmniej będę mogła się pozbyć stafu. O, widzę, że też jest tu Teral Or Pegon. Teral ma z Orek Pegon. Tylko się nie wczytał. No i drugi. Ale są same orkepony. A mamy back catching setup. Ha, szkoda tylko, że po energię. Mamy energię, no ale w sumie nie mamy wyjścia. Musimy zagrać tego Squawka. Znowu to jest sytuacja, która mnie zmusza trochę. No co, zadaję 20? No tu już mamy sytuację, w której zostałam zmuszona trochę. No i co mamy? Tu widzę peny.
No, nie wiem, z czym na co gramy. O, widzę, na co gramy. My gramy na na te ory pogonowe. Ojkoponowy deck, czyli to jest Oregopon Box, z czego co ja widzę. A, w końcu mogę zrobić retreata. No, za Charizard. No, wszystko się zgadza. No, jeszcze trzeba pamiętać, że atak jego może... Ja mogę być w dół. Ja nie wystawię tego skłoka. Tak, właśnie, to jest box orakoponowy. To jest orakopon box, tak zwany. Znaczy, póki co atakuję głównie tym trawiastym. I tak sprzeda mi nokaut. Ratujcie mnie. Jest Jon, jest Jor, no Jory, Kebon. Mamy go. Aha, no i tak, robię ultrabola, no, dyskutuję to tam. Chyba pogranicza albo po drugiego Raging Bolta może, dobra. No, drugi Raging Bolt by się przydał bardziej. Tylko, a! No nie, misplay, ej! Co ja zrobiłam? Co jak was zrobiłam? Jeszcze pod tego rakapona pomyliłam przyciski, lol. Co ja kurwa zrobiłam, no. Zwaliłam. O matko, o nie, Legacy Energy. Ty no, zwaliłam, powiem. Nie jestem z siebie dumna, że musiałam to rozwalić. Niestety nie mam kontra na Legacy Energy. Ale kurwa, jak mam to zwalić? No właśnie, drobny błąd, a potrafi tutaj nie za do namieszać. Właśnie to jest misplay. No niestety tu się wyjebał misplay, który nie powinien być w sumie tak na radę. No teraz drugi orkebon. Nie. Okej, stop! A, tylko Palpat? Serio?
No muszę poddać grę, bo to przez ten głupi błąd, no... Nie, nie zapowiada się to dobrze. O chyba, no dajcie mi już, no... Ten głupi błąd dużo zmienia.